Hej, cześć, witajcie. Z tej strony AZ, a to krótki materiał poradnikowy, w którym pokażę Wam, jak postawić Minecraftowy serwer na wersji 1.8. Zapraszam do oglądania. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, jest wejście na stronę www.minecraft.net oraz kliknięcie przycisku Download it here po prawej stronie ekranu. Po załadowaniu się kolejnej strony klikamy Minecraft podłoga server.exe w sekcji Multiplayer Server. Rozpocznie się wówczas pobieranie głównego pliku serwerowego. Kiedy proces pobierania dobiegnie końca, przenosimy pobraną aplikację do oddzielnego folderu i uruchamiamy. Kilka sekund później w folderze utworzą się trzy nowe pliki. Wówczas należy wyłączyć serwer komendą stop, uruchomić dokument tekstowy EULA oraz zmienić wartość funkcji EULA na true. Następnie uruchamiamy serwer jeszcze raz, czekamy około 30 sekund, po czym ponownie zamykamy serwer komendą stop. Kiedy to uczynimy, należy znaleźć plik server.properties. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszki, wybieramy otwórz za pomocą i klikamy notatnik. Wewnątrz tego pliku należy wykonać kilka modyfikacji. Przede wszystkim, jeśli chcemy pozwolić na grę osobom nieposiadającym legalnej kopii gry Minecraft, musimy zmienić wartość funkcji online mode na false. Drugą modyfikacją, którą musimy tu wprowadzić, jest nasze IP. Niestety jeszcze go nie posiadamy, więc minimalizujemy okno notatnika i przechodzimy na stronę dobreprogramy.pl, po czym wyszukujemy program LogMeIn Hamachi. Jeśli nie chce Wam się wyszukiwać, link znajdziecie w opisie. Proces instalacji Hamachi jest banalny i nie będę marnował na niego cennego czasu. Po zainstalowaniu tego programu klikamy prawym przyciskiem myszki na nasze IP i wybieramy kopiuj adres IPv4. Wchodzimy z powrotem do zminimalizowanego wcześniej pliku server.properties i wklejamy skopiowane IP w polu server IP. Potem zapisujemy i zamykamy notatnik. Następną czynnością niezbędną do wykonania będzie utworzenie sieci Hamachi i zaproszenie do niej znajomych. W tym celu klikamy na sieć, dalej na utwórz nową sieć, uzupełniamy formularz i koniecznie zapamiętujemy wprowadzone dane. Gdy już utworzymy sieć, wysyłamy te dane do kolegi, który ma na tym serwerze grać razem z nami. On też musi zainstalować sobie Hamachi, po czym kliknąć sieć, dołącz do istniejącej sieci i wprowadzić wysłane przez Was dane. Gdy mu się to uda, zobaczycie go zabarwionego na zielono na liście członków sieci. W tym momencie serwer jest już gotowy. Możemy uruchomić plik .exe i wejść do gry. Dołączając do gry, wprowadzamy oczywiście IP naszego Hamachi. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji. Trzymajcie się, cześć! Pewnie część z Was ogląda ten materiał przede wszystkim po to, aby dostać informacje, jak uruchomić na serwerze Wojny Mobów, czyli mój minigame, który serdecznie polecam. Aby to zrobić, należy przejść na stronę bit.ly/1:p:r:u:c:x:i i wcisnąć Enter. Link oczywiście znajduje się w opisie. Kiedy już przejdziemy na tą stronę, musimy pobrać Wojnę Mobów. Kiedy już pobierzemy, rozpakowujemy archiwum i wycinamy wypakowany folder. Następnie przechodzimy do folderu z naszym serwerem, kasujemy folder World i wklejamy naszą mapkę. Dalej uruchamiamy plik server.properties i zmieniamy wartość funkcji spawn animals, spawn NPCs i spawn monsters na false. A także zmieniamy wartość funkcji enable command block, tym razem na true. To już wszystko. Serwer jest skonfigurowany i możemy zaczynać grę. Miłej zabawy!